Dobra, jest bezpiecznie. Tak. No to pięknie. Prodeus quod licentia. A, to jakiś prosty szyfr. Za Boga i wolność. To ich motto, te wszystkie odniesienia do raju. Teraz to jasne. Widzę, że daliście radę. Mało powiedziane. Mamy libertalię. Liber co? Libertalia. Legendarna piracka kolonia Avery'ego. Ja bym to nazwał piracką utopią raczej. Dobrze, ale co ze skarbem? Słuchaj, zgodnie z legendą, to miejsce dawało schronienie setkom piratów, tysiącom, a ci po prostu dzielili się dosłownie wszystkim. Towarami, surowcami. Kasą? Wszystko trzymali w jednym wspólnym skarbcu. No, no dobra, więc... To gdzie jest ta cała piracka komuna? Właśnie tu. Na wyspie. Na północny wschód od Kings Bay. Rafe ma kopię tej mapy. Ale zanim Rafe ją rozszyfruje, będziemy w drodze do Libertalii. Mówię wam, ten cały skarb jest już praktycznie nasz. Jak fucha w Malezji, Nate? Chyba nie pomyliłeś drogi. Elena, ja... To nie to, co myślisz. Czyżby? Bo ja sobie myślę, że szukasz zaginionego skarbu Henry'ego Avery'ego. A po obecności żołnierzy Shoreline w całym mieście, wnoszę, że nie tylko wy go szukacie. Dobrze, chyba... Jest dokładnie tak, jak mówisz. Ale ja wyjaśnię ci to. Pewnie mi nie uwierzysz. Sprawdźmy. Może najpierw... To jest Sam. Sam Drake. Mój brat. Cześć. Wybacz. Ja myślałem, że zmarł w panamskim więzieniu. Ale widać, myliłem się. Odsiedział tam 15 lat i to przeze mnie. Ma spory dług u człowieka, który go wyciągnął. Spłacimy go zaginionym skarbem Avery'ego. No i na całe szczęście znaleźliśmy go na wyspie, niedaleko wybrzeża. Wiesz co, przestań. Czy ty... W ogóle. Byłeś w tej Malezji? Ja... Zaraz, zaczekaj. Elena, stój! Jak mogłeś? Chciałem ci powiedzieć. Wiesz co, przestań. Chciałem, ale nie wiedziałem jak. Trzeba było spróbować. Chciałem cię chronić. Przestań chrzanić, Nate. Po prostu zabrakło ci odwagi. Znowu. Ale wiedziałem, że tak zareagujesz. A czego się spodziewałeś? Oszukiwałeś mnie tygodniami. Gdybyś zginął, ja nawet bym o tym nie wiedziała. Nie wspominając już o twoim bracie. Kim ty jesteś? To ja, Nate. Po prostu tak wyszło. Boże. Ratuję tylko brata. A skarb mnie w ogóle nie interesuje. Widziałam twoją minę, kiedy tu wchodziłeś. Mnie możesz okłamywać, ale chociaż siebie nie okłamuj. Zaraz mam samolot. Rób co chcesz, Nate. Co ty robisz? Idź za nią. Dokończmy to. Czy na pewno musimy? To znaczy? Można go jakoś inaczej uratować. Ale jak? Tak, że damy mu nową tożsamość. Ja wiem,
Ukryjemy go gdzieś, mam wiele kontaktów. Siedział w więzieniu 15 lat, nie zamierza się teraz ukrywać. Dobrze, a teraz goń za swoją żoną. Sam i ja ruszamy do Libertalii. Co, co, beze mnie? Daj spokój, zginiecie obaj. Czyżby? Młody, robię w tym fachu kawałek czasu. Myślę, że dam sobie radę. Chcesz się jakoś przydać, Sullivan? To miej na nią oko. Jak sobie chcesz. Jakoś ci pomóc? Ogarniam. Pakuj walizki. Hej, Nathan! No? Widać ląd. Jak ci się podoba? A, całkiem fajnie. Możesz mnie zastąpić? To ciągłe bieganie, uciekanie śmierci spod kosy. Trzeba skorzystać z okazji i koniecznie docenić to, gdzie zaszliśmy. Sic parvis magna. Sic parvis magna. Słuchaj, braciszku. Elena ci odpuści, nie martw się. Każdy by odpuścił, jakby zobaczył taki skarb. No, nie wiem. Chyba tym razem miarka się jednak przebrała. Myślałem, że będzie większa. Na pewno to jest dobre miejsce. To co, zaparkujemy gdzieś. Przynajmniej jest jakaś wyspa, nie? Tak, no jest jakaś wyspa. Wypatruj czegoś stworzonego ludzką ręką. Chciałeś powiedzieć piracką ręką. Tak. A może ta cała Libertalia okaże się szałasem postawionym przy plaży? Tak, albo domkiem na drzewie. A może Avery wydał cały majątek na przygotowania do wyprawy i skończyła mu się kasa na budowę Libertalii? Tak. Ej, a jeżeli naprawdę się wyprztykał? Wtedy powinniśmy się gdzieś dobrze zaszyć. Pomijając te jego szalone poszukiwania skarbu, Avery miał łeb na karku. W sensie? Żył według swoich zasad. Przemierzył świat. Zgarnął fortunę. A, jasne. Tylko, że pełno ludzi chciało go zabić. Nathan, tutaj. No to na pewno wzniesiono ludzką ręką. Piracką ręką.
poszukajmy drogi do wieży. Dobra. Tutaj, schody. Wow, ciekawe co przeskrobał. Może w kółko śpiewał szanty? Tak, może i tak. Drzwi prowadzące do komory? Przestronnej komory, w której składuje się skarby? Nie, nie sądzę. Znając charakter Avery'ego, ukrył swój skarb w najwymyślniejszy sposób, jaki się dało. I starannie go zabezpieczył. Pewnie masz rację. Dawna wieża obserwacyjna. To chodź, może coś wypatrzymy z góry. No to w górę. Sam, tędy. Wygląda obiecująco. To jest jakiś symbol. Coś jak strzałka kompasu. Jak to zrobiłeś? Ty mnie nauczyłeś, że trzeba wszystko wciskać. Popatrz tam.
ten sam symbol. Kolejna strzałka. Sprawdźmy, na co wskazuje, co? Chodź, łódź jest pod nami. Tak. Kolejna strzała. No nie, łódź jest po drugiej stronie wyspy. Sprawdźmy, dokąd prowadzą te strzały. Okej. Zwijamy się. Patrzcie państwo, jaki kierownik się z ciebie zrobił. Ej, patrz, tam jest kolejna strzała. Thank you.
Tajna jaskinia, schody. Dobrze się zapowiada. Że nikt nie odkrył tego miejsca. Roiłoby się tu od turystów. Yeah.